Panie Burmistrzu, trwa budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku. Kiedy Pana zdaniem ten obiekt będzie służył mieszkańcom miasta i szkolnej społeczności? Ten obiekt będzie służył mieszkańcom zgodnie z zawartą umową, a więc prace zostaną zakończone w przyszłym roku, od przyszłego roku. Dzieci, młodzież, mieszkańcy będą mogli z tego obiektu korzystać. Na terenie miasta mamy dwie pełnowymiarowe hale sportowe. Ta będzie trzecią pełnowymiarową halą sportową, a sama gmina również posiada hale sportowe przy szkołach w Jadownikach, w Okocinie, w Jasieniu. Więc ten obiekt, który będzie największym obiektem, to na pewno będzie ważne wydarzenie, oddanie tego obiektu. Będziemy go chcieli wykorzystać na obiekt, który będzie służył młodzieży, ale również chcielibyśmy go wykorzystać na organizowanie różnych imprez.